Informacjonistka. Dom wydawniczy Rebis przedstawia książkowy hit Taylor Stevens. Oszołomiony Miles Bradford zatrzymał się i powoli obrócił, starając się objąć wzrokiem chaos panujący w salonie, w którym cała podłoga była zasłana porozrzucanymi książkami i kawałkami szkła. Niski stolik był przewrócony, lustro nad kominkiem pęknięte, a w gipsowej ścianie obok pokoju wypoczynkowego, w którą uderzył z całej siły, ziała duża dziura. Popatrzył na rękę i wytarł krew, która ciekła z jego dwóch łykci. Teraz, kiedy coś zniszczył, poczuł się lepiej. Nie było słów, żeby opisać, co czuł. Tyle pracy poszło na marne. Przygotowując się do zadania, ułożył wiele różnych scenariuszy poszukiwania Emily, ale zaginięcia Monroe nie przewidział w żadnych z nich. Wrzał z wściekłości przez całą drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych. Gniew w nim coraz bardziej wzbierał, szukając ujścia, aż w końcu eksplodował w zaciszu jego domu. Bradford kopnął jeszcze raz kanapę, po czym stanął i rozpostarł ręce. Wystarczy. Popatrzył znowu na otaczający go bałagan. Westchnął. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy i wybrał numer. Od dawna już nie dzwonił do swojej gosposi, żeby posprzątała po jego wybuchu.